Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w naszym odcinku rozpakowywania różnych rzeczy mam wyjątkową przesyłkę. Tak naprawdę wiem już, co to jest, ponieważ była tak wyjątkowa, iż ją rozpakowałem przed oficjalnym rozpakowaniem. Potem ją zapakowałem, żeby móc uczynić czynność rozpakowywania. Więc teraz udam, że odklejam kopertę, która już była odklejona. I wyjmuję z niej folię czarną. Rozpakowuję tą folię. Potem mamy doskonałą folię bąbelkową, która wiadomo do czego służy. W folii jest koperta. I w kopercie jest takie coś. Nóż, proszę Państwa, i napis miłego użytkowania. Paweł Jarczyk. Paweł Jarczyk to jest młody człowiek, który sam produkuje noże. Był na naszym kanale program o jego dokonaniach, a właściwie o początkach jego zabawy w... Nie wiem, jak się nazywa ta osoba, która robi noże. Jest jakaś chyba specjalna nazwa na to. Na pewno nie nożownik. Właśnie chyba to nie jest nożownik, ale na pewno nie. Ale ktoś to robi noże. No i taki nóż ten oto młody człowiek wykonał dla mnie. Jak widzimy, jest tutaj bardzo fajna spójność, jeśli chodzi o kolory. Nawet podkładki pod śrubkami są koloru, powiedzmy, żółty. To zielonego, bo to jest mniej więcej taki kolor. No i fajna, sztywna pochwa do tego z takim wygięciem zapasek. No i sam nóż. Tada! Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Są logosy firmy 100%. Jest to bardzo fajny nóż. Nie mam zielonego pojęcia z jakiej stali. Podejrzewam, że z jakiejś świetnej stali. Jest ostry, ostry jak cholera. I doskonale leży w ręce. Także strzeżcie się. Esa! Aha! No i jeżeli byście chcieli mieć też taki super nóż, to wygooglujcie sobie, a właściwie wyjutubujcie sobie Pawła Jarczyka, bo z tego co wiem ma swój kanał na YouTube i może za jakąś pokaźną sumę będzie chciał wykonać coś dla Was. Chociaż nie wiem tego. Oła, mało się nie zacząłem. Ty kurwa, czy ja się nie zacząłem przypadkiem? Kurwa, zaciąłem się. Ja pierdolę.